kozaki, ale to było takie dosyć, no niepewne, nie widziałam nic żadnej kobiety. Tak. Wiesz, jak kojarzą się białe kozaczki. No właśnie dlatego, ale widzę, że teraz latem ten trend się ukorzenia mocniej i białe szpilki, białe baleriny naprawdę są wykonane z tak fajnych, że tak powiem, materiałów i w tak fajnych fasonach, że myślę, że kobiety się wreszcie do tego przekonają. Jakie jeszcze trendy będą królować wiosną? Na pewno zostaje srebro, zostają cekiny. Tutaj widzimy też bardzo zdobne buty, które też będą teraz królowały, na przykład właśnie obcasy zdobione czy wysadzone jakimiś tam diamencikami. Cekinami też. Mocno zdobione sandały. To już na pewno na cieplejsze dni, ale fajnie zauważyć, jeżeli będziemy już planowały takie typowo letnie zakupy, żeby zwrócić uwagę na te sandały naprawdę mocno zdobione. I wtedy każda prostsza rzecz u góry, czy to zwykła biała sukienka, czy właśnie jakaś w odcieniach pastelowych, będzie się fajnie. Sandałki to fajne wykończenie zawsze. A co powiesz jeszcze, jakbyśmy się cofnęły o tych butach, bo teraz zauważyłam, że zawsze ta szpilka jest jakaś taka bardzo, bardzo ozdobna i zastanawiam się, czy to jest też coraz bardziej modne, żebyśmy mieli jakiś dodatek zawsze. Takie szpilki na pewno będą zawsze promowane u tam najwyżej postawionych projektantów, bo faktycznie muszą zaskakiwać, ale myślę, że w takiej naszej codzienności to nie jest zbyt praktyczna sprawa i myślę, że to nie jest dobry taki trend codzienny. Fajnie jest na to popatrzeć, ale jednak jeśli wybieramy obuwie dla siebie, to po pierwsze powinien to być faktycznie taki stabilny obcas. Wtedy może być faktycznie zdobiony, ale jak tutaj mamy już taką szpilkę, jak tutaj na tej fotografii, to myślę, że to już jest za dużo. Powiedz mi jeszcze, ponieważ nasze polskie celebrytki teraz często właśnie występują w tych pastelowych kolorach i do sukienek, które zazwyczaj są właśnie takie klasyczne i w jednym kolorze, dobierają szpilki, też pastelowe, ale zupełnie w innym kolorze. Tak ma być? Jak to wygląda? Powiem szczerze, że dawno nie oglądałam takich stylizacji, że tak powiem. Tu mi się rzuciła chyba Małgorzata Kożuchowska, dobrze. Widzimy tutaj, że założyła właśnie taki delikatny wręcz odcień takiego koralu, takiego wręcz pudrowego troszeczkę różu z zieloną sukienką. No myślę, że jest to fajne połączenie kolorów, jednak faktura tej sukienki totalnie mi tutaj nie pasuje, ponieważ błyszczy się i wygląda wręcz jak z zespołu Spice Girls. Do tego widzę tutaj pasek w kolorze cielistym, tak? I fioletowa kopertówka. No, nie jestem przekonana do tego zestawu, myślę, że jest tutaj troszeczkę za dużo kolorów, a torebka zdecydowanie odbiega od tych ram pasteli, że tak powiem. No jakbyś skomentowała Anię Muchę, ja tu, a to nie jest torebka. Już chciałam skomentować, ale to nie torebka. No właśnie, jak jeszcze ubierają się celebryci? Nie oszukujmy, że to na nich zawsze się opieramy i bazujemy. Ja tutaj szukam też fajnych butów, które znalazłam właśnie a propos tego połączenia, ale nie wiem, czy uda mi się to znaleźć z powrotem. Kolejna fajna akcja właśnie chyba Next, nasze top modelki, które wystąpiły w tej akcji promowania tych takich kolorów pastelowych. Jakbyśmy tu na to spojrzały, jak powiedz mi, ty to oceniasz, ten look? Moim zdaniem troszeczkę wchodzi w takie kolory sorbetowe, bardziej trochę intensywne, nie są takie delikatne, nie są takie romantyczne. A faktycznie może jej stylizacja jak do zdjęcia, jak do sesji zdjęciowej jest zwracająca uwagę. Jednak nie sądzę, żeby każda z nich pokazała się gdzieś w takim zestawie. Widać, że to jest takie troszkę przerysowane, tak? Jedna rzecz na drugiej i faktycznie tych dodatków też jest bardzo dużo. No ale tak jak mówimy, na taką kampanię reklamową wygląda to całkiem ciekawie. Jeszcze jakieś gwiazdy, które cię ostatnio zaskoczyły. No właśnie, a co sądzisz o pani Marcie Gryca? Która pojawiła się teraz ostatnio na salonach, promuje ten rozmiar XXL i uważa, że kobiety w tym rozmiarze również są piękne. Oczywiście, że sam nie neguje tego, ale jaki jest jej styl? Bo ona tak naprawdę chce też szyć swoje własne ubrania, słyszałam, projektować. Jak to oceniasz? Czy ma styl, czy ma swój własny gust? Oczywiście, ma naprawdę bardzo dużo w sobie stylu i bardzo się cieszę, że zrobił się taki szum wokół niej i wokół jej córek, ponieważ no, jest taką bardzo charakterystyczną osobą i nie było jej wcześniej tak widać na salonach jak teraz. I myślę, że całe to zamieszanie wokół niej jest na bardzo pozytywnej stopie i myślę, że mimo wszystko ludzie ją odbierają naprawdę pozytywnie. No naprawdę zawsze pokazuje się tak w najlepszych szpilkach, z najlepszą torebką.
I wszystko, co ma na sobie, jest faktycznie no, z najwyższej półki, więc nie można tutaj nic zarzucić. A widać, że po prostu w tym wszystkim jest szczęśliwa. I widziałam jeszcze, że przygotowała jakąś książkę o gotowaniu, właśnie kuchnia włoska według Marty. Więc myślę, że po prostu to jest troszeczkę taki PR, że ona się teraz tak wszędzie pokazuje. Myślę, że zrobi sobie na tym to, na co czeka, ale myślę, że bardzo, bardzo z niej pozytywna osoba i dobrze, że się wreszcie ujawniła. Czyli lubimy Martę Grycan, jednym lubimy, słowem. Lubimy. Tutaj znalazłam również też paznokcie. No właśnie, mowa o tym, że w szafie naszej ma być na wiosnę kolorowo, te wszystkie pastelowe kolory mają się w niej pojawić. Jak powinien wyglądać nasz makijaż i nasze paznokcie? Też sobie pozwalamy na wszystko i zupełnie szalejemy? Musimy pamiętać, żeby to estetycznie wyglądało i pasowało do naszego stroju. Tutaj widzę, że pokazałaś lakier pękający. Powiem szczerze, że do tego lakieru nie byłam przekonana od początku i wciąż nie jestem. Wolę jednak faktycznie, jeśli paznokieć jest pomalowany w jednolitym, gładkim kolorze. I nigdy nie podobało mi się jakieś jaskrawe takie połączenia. Fajnie wygląda teraz, co jest taką nowością właśnie, francuski, że tak powiem, styl malowania tych paznokci, ale nie w klasycznych kolorach, tylko właśnie przy połączeniu dwóch różnych odcieni, czyli na przykład miętowa płytka z żółtym, pistacjowym, kanarkowym wykończeniem. I myślę, że taką sztuczkę potrafi wykonać każda lepsza kosmetyczka, a wygląda to bardzo zaskakująco i jest to takim powiewem świeżości. Ale jak mamy takie paznokcie, to w tym momencie też troszkę musimy się ubierać pod te paznokcie, czy niekoniecznie? Jeśli są takie nie rzucające się w oczy, tak, to nie musimy tak bardzo zwracać na to uwagi, ale jeśli wybieramy się typowo na jakąś jedną imprezę, jedno większe wyjście i zrobimy sobie właśnie taki manikir, to wtedy fajnie się też do tego dopasować ubiorem, albo po prostu najpierw dopasować ubiór, a potem skomponować paznokcie właśnie w takiej kolorystyce. No dobrze, Paulina, wobec tego teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Potem powrócimy jeszcze oczywiście do tych naszych wiosennych stylizacji i może opowiemy o tym, co nasze gwiazdy, co nasi celebryci noszą, bo oni, wiadomo, lansują te trendy i już wszystkie nasze gwiazdy i celebrytki pojawiają się w tych pastelowych kolorach, mimo że tak naprawdę na dworze jest jeszcze zimno, więc nie do końca to rozumiem, ale trzeba się pokazać na salonach, a ja zaraz już przejdę obok, zobaczę, co ciekawego dzieje się tutaj w naszej fontannie i jakie efekty naszych metamorfoz powstały.